Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypływ na głębie. To wezwanie wypowiedziane u brzegu Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieci. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Duch in altum. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyj na głębie. Zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i niechęcenie. I na nowo wypłyj na głębie. Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Świata. Jest przy Tobie Chrystus.
naładuję wasze serca. Na świecie doznacie ucisku, lecz miejcie odwagę, miejcie odwagę, bo jam zwyciężył świat. Trzutko, nie bój się mała trzutko, albowiem spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Wielić Cię chcę pieśnią.